Cześć, z tej strony PsychoCoach, to jest seria Zacznij z Django i dzisiaj powiem Wam o wbudowanych filtrach i tagach i będziemy korzystać tutaj z dokumentacji Django. Jeżeli chodzi o tagi, wbudowane te tagi, no to korzystaliśmy już z tagu jak extends, korzystaliśmy z tagu block, korzystaliśmy z tagu for oraz if. Mamy wiele, wiele więcej tych tagów i za chwilę przejdziemy sobie, zobaczcie, o, do naszej dokumentacji Django. To jest podstawa, żeby działać cokolwiek z tym frameworkiem, także zachęcam Cię, żebyś dogłębnie przekopał się przez tą dokumentację, wtedy wszystko będzie jasne. No i zobaczcie, oczywiście, rzeczywiście korzystaliśmy z tego bloku, mamy też coś takiego jak komentarze i tu się już pojawia for, z tym, że to jest tag cycle. Co tam jeszcze? Mamy wiele, wiele więcej takich, których jeszcze nie korzystaliśmy. O, korzystaliśmy z extends, mamy tutaj dobrze objaśnione, jak to działa. Extend, pamiętamy, to było coś takiego, że rozszerzaliśmy nasze pliki HTML. One między sobą wtedy wymieniały jakieś tam dane, można tak powiedzieć. I wiele więcej mamy takich tagów. Zobaczcie, warto korzystać tutaj ze fajnie zrobionego spisu z treści. Mamy tutaj wszystkie wbudowane tagi i filtry, operatory logiczne, no wszystko, co jest nam potrzebne, żeby właśnie w tym template'cie korzystać. Nas też interesują wbudowane filtry. I tutaj są, zobaczcie, built-in filter reference. Czym jest filtr? Można powiedzieć, że to jest takie słowo kluczowe, dzięki któremu będziemy mogli modyfikować pewną zmienną kontekstową, czyli tą zmienną, którą wyciągnęliśmy gdzieś tam w tym kontekście. Jeżeli nie wiesz, co to jest ten kontekst, no to ja próbowałem wytłumaczyć to w poprzednim tutorialu. Ale jeżeli mamy jakąś tam zmienną, którą chcemy zmienić właśnie w template'cie, możemy użyć filtra. Czyli dajemy zmienną, następnie taką tą kreseczkę na klawiaturze, dajemy jakiś filtr, na przykład add. Dobrze, to przejdziemy sobie do naszego pliku onas.html i teraz użyjemy sobie jakiegoś filtru. Najpierw sobie przejdziemy do pliku views.py i może moje dane zmienię na opis podkreśnik strony. I tutaj mieliśmy, zaczynamy z dużej litery. Oto PsychoWay, najbardziej odjechana platforma w internecie. No ale ten cały napis chcemy, żeby zaczynał się od małej. No i teraz użyjemy pewnego filtra. Zapisuję to, przechodzę do onas. Tutaj sobie wpiszę ten opis podkreśnik strona. No i tą zmienną sobie wytnę, zaznaczę sobie i wytnę i tutaj sobie dam w tym miejscu i dam sobie tutaj H3 HTML-owski, zakończę to, ciach, i wykorzystam pewien filtr. Ten filtr będzie, nazywa się cap first. Cap first, co to oznacza? To oznacza, że jak tutaj cały ten napis zaczyna się od małej litery, no to pierwsza litera tego całego napisu zamieni się na wielką literę. No i zapiszemy to i sprawdzimy, czy to jest prawda. I nie działa, to spróbujmy jeszcze raz to zrobić. Te odstępy sobie zniwelujemy. Opis strony to miała być. Opis strony. Opis strony. I teraz sprawdź moją stronkę, odświeżam i jest, widzicie? Napis, oto PsychoWay, było z małej litery, teraz jest z wielkiej, więc nasz filtr działa. Sobie go znajdę, najlepiej cap first, o, i w ten sposób działa nasz filtr cap first. Możemy też łączyć filtry i do jednej zmiennej dodać kilka filtrów. I na przykład filtr upper zamieni nam wszystkie litery na wielkie. Przejdziemy sobie do mojej stronki. No i zobaczcie, wszystkie litery zmieniły się na wielkie w bardzo prosty sposób. Wow, zakręciło mnie w nosie do tego programowania. Masakra. No i wiele, wiele więcej. No to sprawdzimy sobie ten filtr upper. Upper, no i rzeczywiście, tak jak mówiłem, wszystkie literki zwiększą się na wielkie, ale spróbujmy wyrzucić filtr cap first i zobaczymy, co się wydarzy. Czy pierwsza litera zostanie zmieniona? To też warto takie rzeczy zauważyć.
I pierwsza litera też jest zmieniona, więc upper działa w ten sposób, że po prostu zamienia wszystkie literki na wielkie. Dobra, to teraz tak. Przejdźmy sobie do ViewSpy, dodamy kolejną zmienną. Tym razem dodamy sobie coś takiego, może zmienna, podkreśnik HTML. I tutaj będziemy po prostu przekazywać zmienną HTML-owską. W jaki sposób? Po prostu tak. H1, tak. Tutaj wpisujemy. Dzisiaj mocno pyli brzoza i leszczyna. No niestety. No i zamykamy to oczywiście w ten sposób. Zapiszmy sobie to. Przejdźmy do zakładki o nas. I tutaj sobie wyrzucimy tą zmienną. Jaka to zmienna? Zmienna podkreśnik HTML. OK. Zapiszemy, przejdźmy do mojej strony. Nie działa moja strona, bo tutaj trzeba dodać przecinek. Teraz zadziała. No i rzeczywiście. No i ta zmienna wyświetla się nie jako HTML, ale jako zwykły string. I musimy użyć odpowiedniego tagu, znaczy odpowiedniego filtru, żeby wyświetlił się ten nasz HTML. No to użyję takiego filtru jak save. No i zobaczmy. Działa. Czyli wystarczył filtr save, żeby ta zmienna, która była tak naprawdę ciągiem znaków w HTML-u, zamieniła się, już wyświetliła się jako rzeczywisty HTML. Dzisiaj mocno pyli brzoza i leszczyna. Lecimy dalej. Dobrze, to wróćmy sobie jeszcze tutaj. Mieliśmy save, ale możemy dać coś takiego. O, co mi tu się wydarzyło? Dobrze. Coś takiego widziałem, filtr jak strip tags. Strip tags. Co on zrobi, nasz filtr? O, widzicie? Wyświetlił mi tego HTML-a, ale tak naprawdę to jest tylko to, co jest między znakami H1 i H1, tak? Co jest w tym HTML-u. Obciął tylko te strip tags, czyli obciął te końcówki i wyświetlił po prostu, co jest w tym HTML-u i tyle. Przydatne? No, sam sobie na to odpowiedz. Jest coś takiego jak też slugify. O tym ogólnie, co to jest slug, to powiemy sobie w przyszłości. Ogólnie slug to jest coś takiego, znaczy można to w ten sposób wytłumaczyć, że jak mamy no jakiś tam napis na przykład ze spacjami, to zamiast spacji to on dodaje między innymi, właśnie dodaje te myślniki, tak? No i w tym wypadku rzeczywiście zamieni mi tego całego HTML-a, jak dam slugify ten filter, zamieni mi na coś takiego. To dowiemy się w przyszłości, bo też będziemy o tym mówić, co to jest ten slugify. No możemy sobie połączyć też te filtry. No i damy strip tags i to. Dobra, przechodzimy. No i teraz obciął te nasze H1. Co to jest w środku, zrobił tego sluga, z tego zrobił, nie? Więc mamy wiele, wiele więcej takich rzeczy. Sprawdźmy sobie, co tu jeszcze może ciekawego mamy. Ogólnie, jeżeli chodzi o te filtry, znaczy o te filtry tagi, znaczy bardziej o filtry, no to większość robi się tak naprawdę w views, nie? To wszystko się obrabia w moim pliku views, czyli w tym, no ale czasami się wykorzystuje te filtry. Jeżeli macie więcej pytań odnośnie tych filtrów, możecie zostawiać komentarze, nie zapominajcie o subskrypcji kanału, wcisnąć dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami. I przechodzimy do coraz ciekawszych rzeczy w serii Zacznij Django. To była może troszkę nudniejsza lekcja, ale zostańcie ze mną, będzie aż 50 lekcji, jeżeli chodzi o Django. Mam nadzieję, że wyrobimy się przed wakacjami. Do zobaczenia. Cześć.